Dzień dobry Państwu, Agnieszka Kiewro, witam w programie Kętrzyn Flash. Oto co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu. Enej zagrał dla Małgosi. Ruszają zimowe ferie. Jacełkowy festiwal już po raz 19. Opowiemy też o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Pomóżmy Gosi wrócić. Pod tym hasłem 20 stycznia odbył się w Kętrzynie koncert charytatywny. Celem była zbiórka funduszy na rehabilitację przebywającej w śpiączce Małgorzaty Murawskiej. Zebrani mieli okazję wylicytować m.in. prezenty ufundowane przez Kancelarię Premiera, Roberta Biedronia, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej czy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Na scenie wystąpili tancerze breakdance ze Stowarzyszenia Hip Hop Mazury oraz kętrzyński zespół rockowy Dr. Watt. Gwiazdą wieczoru była grupa Enej. Dawno w Kętrzynie nie byliśmy, więc fajnie, bo podobno cała sala jest wypełniona ludźmi, dzisiaj cel jest szczytny. Każdy powrzucał co mógł do puszek, czy generalnie kupił bilety i możemy tym sposób pomóc Małgosi i oby wszystko to się przyczyniło do tego, że ona będzie szczęśliwsza, a my tylko wejdziemy na scenę i zagramy koncert i będziemy, mam nadzieję, rozweselać tych ludzi dzisiejszego wieczoru. Mnoha jak nic za mową w domu, Boże daj gospodariu domu, na wywaju chyli chymeru, a szowy na wózce na płowę zło. Ja w imieniu swoim i swojej rodziny chciałabym bardzo podziękować za wczorajszy koncert charytatywny, w którym uczestniczył zespół Enej. No i dziękuję za takie liczne grono i że ludzie po prostu w ten sposób tak chcą pomóc. Wczoraj jak byłam na koncercie, to byłam bardzo taka zszokowana, że po prostu ludzie są takiej dobrej woli, że ludzie tak chcą pomagać, że Enej po prostu naprawdę... No, było coś naprawdę wspaniałego. Dwudziestego stycznia ruszają ferie zimowe. Z tej okazji kętrzyńskie instytucje przygotowały szereg atrakcji. Przez najbliższe dwa tygodnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamku na dzieci i młodzież czekają takie atrakcje jak gry i zabawy integracyjne, projekcje filmowe, zajęcia plastyczne czy przedstawienia teatralne. Zapraszamy serdecznie do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, ponieważ odbędą się ciekawe zajęcia pod tytułem Na feriach się nie nudzimy, do biblioteki przychodzimy. Będą to właśnie zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne i w języku polskim i angielskim. Zapraszamy wszystkich mieszkańców z opiekunami, z moimi dziećmi. Widzimy je tu serdecznie u nas w naszej bibliotece od 25 do 5 lutego. Stowarzyszenie Kulturalne Konik Mazurski zaprasza w tym czasie do swojej zamkowej siedziby na warsztaty rękodzieła. W ofercie Kętrzyńskiego Centrum Kultury można znaleźć warsztaty fotograficzno-komputerowe, muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne oraz zajęcia szachowe. Serdecznie zapraszam mieszkańców Kętrzyna, szczególnie tych najmłodszych, na ferie do Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Będzie się wiele działo, będą zajęcia plastyczne, taneczne, w różnych stylach będzie można spróbować się w tańcu, będą zajęcia teatralne, fotograficzne, także będzie się działo naprawdę bardzo wiele. Szczegóły można sprawdzić na stronie internetowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Zapraszam serdecznie. Również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował ofertę sportową dla młodszych mieszkańców Kętrzyna. Dzieci i młodzież miasta Kętrzyn serdecznie zapraszam do aktywnego spędzania ferii z Mosirem. Na każdym obiekcie będą odbywały się zajęcia sportowe z udziałem instruktorów. I teraz tak, od poniedziałku do piątku, od 9.30 do 12.00 w sali bilardowej będą czekali instruktorzy. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci chętne do uczestniczenia w tych zajęciach. Jak również w sali korekcyjnej oraz w siłowni odbędą się zajęcia ogólnorozwojowe gry i zabawy,
które również poprowadzą nasi instruktorzy i fizjoterapeuci. Ponadto na hali widowiskowo-sportowej w poszczególnych dniach będą się również odbywały zajęcia z tenisa ziemnego. Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. Ponadto od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 13 na lodowisku miejskim będzie czekał instruktor. W pierwszym tygodniu ferii będzie to pan Andrzej Nerwoś, będzie prowadził zajęcia i wszystkich chętnych chcących nauczyć się jeździć na łyżwach, jak również uczestniczyć w wielu zabawach i grach, które będą organizowane, serdecznie zapraszam. Drugi tydzień ferii, również w godzinach od 11 do 13, zajęcia te będą prowadzić zawodnicy z UKS-u Olimp z panem Jerzym, trenerem Pruszyńskim. Także wszystkich serdecznie zapraszamy. 6 lutego planujemy w godzinach od godziny 11 zorganizować takie uroczyste zakończenie ferii, gdzie będą przeprowadzone wiele konkurencji, oczywiście z atrakcyjnymi nagrodami, również na lodowisko miejskie. Serdecznie zapraszamy do korzystania i aktywnego spędzania tych ferii. Szczegóły wszystkich zajęć, zarówno godzinowe, jak i poszczególnych dniach, znajdują się na naszej stronie internetowej oraz ukazały się w najnowszym wydaniu gazety Nasze Miasto Kętrzyn. Wszystkie propozycje są bezpłatne. Już po raz 19 w dniach 15-16 stycznia w Bazylice Świętego Jerzego odbył się festiwal kolęd i pastorałek. Impreza nosi imię księdza prałata Mieczysława Żuchnika, który był inicjatorem festiwalu. Przegląd na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych naszego regionu, o czym świadczy duża liczba uczestników z całego województwa. Wystąpiło 900 uczestników. Jest to troszkę mniej niż w roku ubiegłym, ale mamy nadal dużo chętnych i przyjeżdżają do nas z różnych okolic, z różnych powiatów. Także mamy i z Mrągowa, i z Sorkwic, i z Bisztynka. No już nie mówiąc tutaj o gminie Kętrzyn czy Srokowo. No dzieci bardzo chętnie występują, miło wspominają, bardzo serdecznie dziękują nam za przyjęcie. Robi to ten festiwal grupka kilkunastu osób z akcji katolickiej. Kolędy i pastorałki zabrzmiały 16 stycznia w sali widowiskowo-kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Odbyła się tam 10. edycja Festiwalu Świątecznych Pieśni. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, którzy przyjechali do Kętrzyna z całego województwa. Tego roku festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem z uwagi na ilość uczestników. Jest wysoki poziom, ocenianie nie jest proste, gdyż wykonawcy wykonują kolędy w bardzo dobry sposób, dobrze interpretują, dobrze śpiewają, więc mamy dosyć trudne zadanie. No, ocena uważam, że jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. Dodatkowe na śpiew i właśnie moja pani powiedziała mi, że jest taki konkurs i chciałam spróbować i przyjechałam tutaj. Myślę, że dobrze. Wszystko poszło tak, jak przygotowywałam.
Kętrzyńska Granica rozpoczęła przygotowania do wiosennej rundy rozgrywek trzeciej ligi. W pierwszym tegorocznym meczu sparingowym 13 stycznia na stadionie przy ulicy Kazimierza Wielkiego nasi piłkarze zmierzyli się z drużyną Rominty Gołdap. Granica odniosła zwycięstwo 1-0 dzięki bramce samobójczej w drugiej połowie spotkania. W składzie naszej drużyny pojawili się zawodnicy, którzy już wcześniej grali w kętrzyńskim klubie, czyli Tomasz Bobrowski i Paweł Miłoszewski. To dopiero początek przygotowań do inauguracji ligowych rozgrywek, których pierwsze spotkania odbędą się już na początku marca. Do tego czasu Granica rozegra jeszcze kilka sparingów. Niewiele się zmienia, to znaczy kontynuujemy tą strategię, która była zaplanowana już przed sezonem. To znaczy budowanie perspektywiczne zespołu na bazie swoich zawodników, potencjalnie na bazie zawodników, którzy są wychowankami Granicy, ale zechcieliby tutaj powrócić na łono swojego macierzystego klubu i kontynuować grę i wspierać zespół. Jesteśmy po jednej grze kontrolnej z Romintą Gołdap. Uważam bardzo pożytecznej, szczególnie, że miało okazję zagrać paru znowu młodych, kolejnych wychowanków Granicy, jak też i mogli się pokazać dwaj zawodnicy, którzy chcą powrócić do gry i myślę, że będą to bardzo pożyteczni i wzmacniający kadrę zawodnicy. Mówię tu o Pawle Miłoszewskim i o Tomku Bobrowskim i jestem z tego sparingu bardzo zadowolony. Kętrzyńskie Centrum Kultury zaprasza na najbliższe seanse w kinie Gwiazda. W repertuarze na najbliższy tydzień można znaleźć takie tytuły jak Fistaszki w 2D i 3D, Moje córki krowy i Point Break na fali. W ferie zimowe zapraszamy całe rodziny do kina na animację pod tytułem Fistaszki. Bohaterowie legendarnego komiksu pojawiają się na wielkim ekranie. Tym razem Charlie Brown zakochuje się w nowo poznanej dziewczynie, która dołączyła do jego klasy. Tymczasem psi kumpel Snoopy chce wytropić swojego największego wroga, czerwonego barona. Kolejna propozycja na nadchodzący weekend to zrealizowany w wersji 3D film Point Break na fali. Johnny Utah jest gwiazdą sportów ekstremalnych. Niestety podczas próby pobicia kolejnego rekordu traci najbliższego przyjaciela. Dręczony wyrzutami sumienia postanawia całkowicie zmienić swoje życie i trafia do FBI. Przypominamy, że od 22 do 25 stycznia o godzinie 18 można obejrzeć cieszący się dużą popularnością film Moje córki krowy. Szczegółowe informacje o cenach biletów i seansach można znaleźć na stronie internetowej kina. W sobotę 23 stycznia o godzinie 10 w Hali Mistrzów przy ulicy Moniuszki odbędzie się noworoczny turniej młodzików w piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn. 23 stycznia o godzinie 10 na Hali Mistrzów odbędzie się pierwszy taki noworoczny turniej młodzików w piłce siatkowej. Wezmą w tych zawodach udział 4 drużyny. Dwie drużyny z Olsztyna, SMS Ostróda oraz nasza Energa Kętrzyn. Także wszystkich sympatyków piłki siatkowej serdecznie zapraszam do kibicowania naszej oczywiście kętrzyńskiej drużynie młodzików. Jednocześnie odbywać się będą zawody na bieżni dla każdego, gdzie zawodnicy sprawdzą swoją szybkość i wytrzymałość. Również o godzinie 10 po raz pierwszy w siłowni zostaje zorganizowane zawody na bieżni. Wszyscy, którzy mają kończone 15 lat, serdecznie zapraszam do uczestniczenia w tych zawodach. Każdy chętny może zarówno sprawdzić swoją wytrzymałość, szybkość podczas 20-minutowego treningu na bieżni. Przewidziane są również atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Są to takie pierwsze zawody. Jeżeli będą się cieszyły wysoką frekwencją i popularnością i mieszkańcy zaakceptują takie formy również zawodów, będziemy je częściej organizować również na innych przyrządach. Także serdecznie zapraszam. Można zarówno czynnie wziąć udział, jak i zobaczyć i ocenić te zawody. To wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Agnieszka Kiewro, dziękuję serdecznie za uwagę.